Ja sobie tak strasznie ze wszystkiego żarty robię, ze mną jest w ogóle bardzo ciężko wytrzymać, ale Emilia dziewczynę miała. Bardzo udany 4-letni związek. Wiesz dlaczego udany? Bo na odległość, tak. Kto by ze mną wytrzymał, kur... Ja w Warszawie, ona w Olsztynie, no i zajebiście, no bo w tygodniu, no to wiesz jak jest, nie? Ona coś do mnie pisze, coś tam chce, ja mówię, kochanie, jest już 22, idę spać, wiesz jak ważne dla mnie jest 10 godzin snu, nie pisz, nie budź mnie, przerwiesz mi cykl REM i z chłopakami na Mazowiecką, nie? Ale na weekendy było święto, bo Paweł przyjeżdża. Ja jestem Paweł, to jest cały czas o mnie. No bo tak, ja przyjeżdżałem w piątek wieczór, ona robiła kolację, zapalała świeczki, ubierała się jakoś ładnie, zawsze była mile pomalowana, tak ładnie, jakiś tam żeński coś, na jej ciele żadnego zbędnego włoska, wiesz o co chodzi, nie? Też miała łatwiej, bo po chemii była. Co? Co? Technikum chemiczne miała skończone, co? O co wam chodzi? Miała zrobić taką pastę, że sobie smarowała nogę i to tam 5 minut było na tej nodze i takim plastikiem przejeżdżała potem i nie było żadnych włosków i też miała raka. No zgrywam się, zgrywam, nie. Z lipca była znak zodiaku, rak, ludzie, kurwa. No. Także... Ale rozklaskałeś ich, a? Super, super. Także żaden rak, chociaż też trzeba przyznać szczerze, że niestety już nie żyje. Ale nie na raka normalnie. Tirią pierdolną. Jak w pracy była. No. Super nam się żyło przez 3 z 4 lat. 3 były super, bo były na odległość. Była u mnie na weekend w Warszawie i mówi do mnie tak. Paweł, 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 Paweł. Coś jest nie tak. 5 razy moje imię bez przyjebania się. Mówię, rozjebałaś auto. Ona mówi, nie. Ja mówię, puściłaś się. Ona mówi, nie to. Ja mówię, no to o co chodzi? Zaskocz mnie, proszę bardzo. Ona mówi, no Paweł, dojeżdżamy do siebie tyle czasu. Studia już pokończyliśmy. Po co my mieszkamy na tą odległość? Paweł, zamieszkajmy razem, to ci się opłaci. W twoim życiu się nic nie zmieni? A będziesz płacił połowę czynszu. I uderzyła w mój czuły punkt, bo ja jestem spod Grudziądza. Wiecie, gdzie jest Grudziądz? Niektórzy wiedzą, dla tych, co nie wiedzą, koło Torunia, taki Radom Północy, można powiedzieć. Bieda w chuj. To jestem spod. Tam jest tak biednie, że my pieniądze traktujemy jak Yeti. Tam nikt nie widział, nie? Jak ktoś mówi, że widział, to egzorcyzmy odprawiamy, kijami go napierdalamy, bo to jest niemożliwe. Rafała Paczesia kojarzycie? Jak Rafał Paczesi mówi jebać biedę, to nas dupy bolą. Tak jest biedny. I zamieszkaliśmy razem. I było super, kurwa. Jak długo? 3 dni było, kurwa, super. Ty mieszkałaś kiedyś z typem? Mieszkacie razem? Nie. Tak czułem, tak czułem. Już nie, tak? Nie, no psuło się, bardzo dużo się psuło, bardzo dużo się kłóciliśmy w ogóle. Ja po miesiącu myślałem, że umieram w ogóle. Tak mnie ściskało w klatce piersiowej od tych kłótni. Wyszukałem sobie w internecie, mówię, nie wiem, jakiś zawał czy coś. Okazało się, że to jest stan przedzawałowy właśnie. I zadzwoniłem do psychologa, powiedział mi, że muszę rozładować napięcie. Ale też nie mieszkam już pod Grudziądzem, więc nie będę jej napierdalał. I założyłem taki fanpage z memami, nazwałem go stan przedzawałowy i zacząłem tam wrzucać memy. Memy to takie obrazki, tylko śmieszne, nie? No i wrzucałem tam takie memy, no niby o niej, ale ona nie wiedziała, że o niej. I tam wrzucałem takie związkowe memy i ona miała takie, ha, ale głupie te baby, nie? Ja mówię, no głupie, głupie. Raz takiego mema wrzuciłem przed świętami Bożego Narodzenia, na przykład z sałatką jarzynową. Sałatka jarzynowa, to wiemy, co to jest to gówno, którego cały rok nikt nie je, a na święta jest w 5-litrowych wiatrach, chuj wie po co. Są takie memy na przykład, że a, zostaw to na święta, potem jedz to, bo się zepsuje, potem zostaw i że śliskie tata doje, to właśnie o tym. Ale ja wrzuciłem innego mema, mówię, będę oryginalny, zrobiłem mema, że było sałatka jarzynowa, było jedno zdjęcie i obok było zdjęcie kobiecych piersi, takiej w koszulce, takiej, że tam sutki są widoczne, że podniecenie, że się jaram. No bo ja lubię sałatkę jarzynową, ale tylko na święta Bożego Narodzenia. Kojarzy mi się z takim klimatem rodzinnym. Wrzuciłem tego mema i ona mi odpisuje, że a, Paweł, ale ja nie lubię sałatki jarzynowej. No pierwsza myśl? No pojebana, nie? Ale mówię, no nie będę tak pisał. Mówię, kochanie, nic się nie stało, po prostu będzie więcej dla mnie. I ona mi odpisuje, a to coś innego w takim razie powinno ci stanąć, a nie te sutki. Ja mówię, no to flirtujemy, kurwa. Zacząłem lekko rozciągać i mówię, a co mi powinno w takim razie stanąć zamiast tych sutków?
A ona mi pisze: serce, wiesz, ile tam jest majonezu? Koszmar. Po 2 miesiącach siedzenia w domu, oglądania Netflixa, picia wina, mówię, muszę ją, kurwa, musimy zacząć wychodzić na randki znowu. Mówię, zabieram cię na randkę. Zabrałem ją na randkę, na spacer, bo za darmo, wiadomo. Ale na schodki nad Wisłą. Na schodki nad Wisłą ją zabrałem. No i sobie szliśmy, była połowa września, ogólnie było wcześniej zimno, ale to był taki piękny wieczór. Słońce zachodziło na pomarańczowo-różowo, takie, że wiecie, że to się odbija, 23 stopnie. I to jeszcze się tak od wody fajnie odbijało, wszystko, ona robi zdjęcie. Mówi, Boże, jak ślicznie, koleżanki mi nie uwierzą. Mówię, tak, bo nie mają pogody za oknem. I tak idziemy i ja mówię, no i co? I może być miło, może być przyjemnie, może być fajnie. Ona mówi, tak, fajnie, tylko te komary wszędzie, te komary. I 15 minut, słuchaj, kurwa, o tych komarach. Wkurwiłbyś się? No ja już taki wkurwiony idę, mówię, to już wszystko zrobiłem, jeszcze lemoniadę i kupiłem 19 zł, kurwa, za wodę z cytryną. I ja już taki zdenerwowany i przechodziliśmy pod takim drzewkiem i spadło jej coś na ramię. I ja patrzę, taki robak jej zapierdala tutaj po ramieniu, nie? I mówię, kochanie, mówisz, że wszędzie komary, a na ramieniu to nie komar akurat, nie? A ona tak patrzy i takie... Tak zrzuciła i mówi, zabij to! I ja to zabiłem, bo jestem bohaterem, wiadomo. I ona mówi, co to było? Ja mówię, ty, no takie rozdeptane, to ciężko stwierdzić, ale... Chyba stonoga, wiesz? Tak jak kojarzę, to chyba stonoga. A ona, stonoga? Ja nigdy nie widziałem stonoga. Ja mówię, chyba stonoga. I taka druga podeszła do tej pierwszej, tak podeszła do tej rozdeptanej. Tak popatrzyła na nią z bliska, tak podniosła główkę na mnie, tak się oczy jej szkliły, chyba płakała w ogóle, nie wiem, z te nogi płaczą. Mówię, ona chyba chce mi coś powiedzieć, kochanie. Ona mówi, nie wygłupiaj się, robaki, nie... Ja pierdolę, to na pewno z tą nogą, jakie to smutne. Ona mówi, a co powiedziała? Ja mówię, ona powiedziała, Ziobro, ty kurwo jebana, przestań mi rodzinę prześladować! To była na pewno stonoga. I to jeszcze bardzo rzadki okaz, bo na wolności. No. Wkurwiła się. Mieliśmy kryzys tego związku. Bo tak naprawdę to ją wkręciłem, bo robaki nie mówią, nie?